12 marca siatkarki KSZO Ostrowiec rozegrały zaległy mecz 14. kolejki Ligi Siatkówki Kobiet we własnej hali, podejmując zespół Energa MKS Kalisz. Było to bardzo słabe spotkanie w wykonaniu zawodniczek z Ostrowca, które gładko przegrały mecz 0-3. Ja rozumiem, że nie każdy mecz się da dać radę stałe na tym samym poziomie albo na tym większym, ale dzisiaj po długim czasie mam jakieś tam pretensje do tych naszych dziewczyn, lebo nie było to wszystko ok. W pierwszym secie sme bardzo źle przyjmowali. Ale aspoň nám to pokazalo, že stále je na čem pracovať. Ostatne 3 razy sme tutaj rozmawiali, že je to lepie a lepie, ale no dzisiaj przez lepšie a nie bardzo dużo efektivitu w tym ataku Kalisz wygrał mecz. W pierwszym secie zawodniczki prowadzone przez Jacka Pasińskiego szybko przejęły inicjatywę i pewnie wygrały 25-12. Kolejne 2 sety były bardziej wyrównane. Drużyna KSZO popełniła jednak sporo błędów, co wykorzystały siatkarki drużyny gości, wygrywając kolejne sety i całe spotkanie. Grały dziewczyny właśnie po trzecim mieście bardzo szybką siatkówkę, bardzo. U nas blok kulał i na początku przyjęcia, ale potem no, udało nam się z tego przyjęcia jakoś zebrać. Nie wiem, ile błędów było, ale dobra, nieważne. No nie podobało mi się to, co zagrałyśmy dzisiaj osobiście i drużynie tak samo i trenerowi, bo nie tak grał. Nie tak, nie, to nie jest nasza gra w ogóle. Tu. Drużyna MKS Kalisz pewnie wygrała z KSZO i dzięki temu zapewniła sobie utrzymanie w lidze siatkówki kobiet. Jak się gra o coś przeciwko zespołowi, który gra praktycznie o nic, bo miejsce już zna, to bardzo ciężko jest trzymać nerwy na wodzy. To było widać na początku pierwszego seta, gdzie to spięcie było dosyć duże i wszystko tak to nie toczyło się tak, jakbyśmy chcieli. Niemniej później graliśmy dobrze zagrywką. Jeszcze parę elementów oczywiście nie było doskonałych, ale cieszymy się z tego, że wygraliśmy i zostajemy w lidze siatkówki kobiet. Pewne pozostania w lidze nie są jednak siatkarki KSZO, które zajmują ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem tylko 8 punktów i pewne jest, że w fazie play-off będą walczyć o 11 miejsce. Ostrowczanki czekają na rywala, którego poznają po zakończeniu fazy zasadniczej. Obecnie 11 miejsce w tabeli zajmuje drużyna Wolej Wrocław. Jesteśmy właśnie, myślałam, już przy play-offach i no, nie wiemy, kto będzie z nami grał. Na pewno Piła też będzie chciała uciec z tej strefy upadkowej i no, musimy być przygotowane. I żeby się taki mecz nie powtórzył, na przykład z Wrocławiem, nam się wydaje, że będziemy grały o utrzymanie i mamy wtedy być bardziej spięte i bez takich głupich błędów. Tutaj też było właśnie kilka głupich błędów, co u nas w zasadzie się zdarza co każdy mecz. To trzeba będzie wyeliminować do zera, żeby móc zwyciężyć. Nie wiadomo, czy to będzie Wrocław albo Legionowo. Już na pewno nie Kalisz, ale zawsze będziemy obserwować te mecze, które się jeszcze będą grać. Będziemy analizować i czekać, asi, ja myślę, że aż do poniedziałku na tego naszego następnego przeciwnika. Ale my się trzymamy naszego planu, a ten je utrzymać Ostrowiec w Ekstraklasie. Przed zespołem KSZO jeszcze ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Siatkówki Kobiet, który siatkarki rozegrają w sobotę 16 marca na wyjeździe z PTPS Piła. Początek spotkania o 18:30.